Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu... Tak? Punktu 5. To jest 220. Uchwała w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy szóstej Bronowice na rok 2013. Paragraf 1. W planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy szóstej Bronowice na rok 2013 przenosi się z paragrafu 4210 nawiasie zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 260 zł na paragraf 4300 w nawiasie zakup usług pozostałych. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, w uzasadnieniu przeniesienie kwoty 260 zł związane z płatnością zamieszczenia kondolencji w Dzienniku Polskim. Jak wiecie, naszemu koledze radnemu zmarła mama i zarząd dzielnicy postanowił tutaj umieścić kondolencję w Dzienniku Polskim. Te przesunięcia o tyle były konieczne, że jak Państwo wiecie, nasz budżet na utrzymanie biura dzielnicy został bardzo mocno krojony, bo z 50 000 na 30 000, stąd tutaj jest zaistniała taka potrzeba, bo gdyby pewnie tego nie było, zmieścilibyśmy się w tych planowanych kwotach. Opinia Komisji Rewizyjnej. Panie Andrzej, Panie Jacku, opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zadać dyskusję? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. Tak dokładnie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Panie, Pan był za czy przeciw teraz? Ja byłem za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak, czyli zgadza się, tak? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę.